Marcin Gortat do Wizards trafił przed obecnie trwającymi rozgrywkami. Ten sezon ma dla Polaka szczególne znaczenie. W tym roku kończy się bowiem podpisany w 2009 roku pięcioletni kontrakt i wkrótce rozstrzygną się losy jego dalszej przyszłości. Póki co Gortat wywalczył sobie pewne miejsce w wyjściowej piątce drużyny ze stolicy, choć jak przyznaje, chciałby być bardziej zaangażowany w grę ofensywną zespołu, z pokorą jednak przyjmuje rolę, jaką wyznaczają mu trenerzy. Jest to rzecz, na którą nie mam wpływu. A oczywiście, że chciałem oddawać też po 15-20 rzutów w meczu, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby wygrywać mecze. I tak naprawdę na koniec trener decyduje. Mamy oczywiście bardzo dobrych graczy w zespole. Mamy weterana Nenę, który jest bardzo dobrym zawodnikiem pod koszem i myślę, że akurat mnie jest rozsądnie wykorzystywać bardziej na pick and rollu, gdzie mogę się rolować do kosza i wtedy Nenę ma troszkę więcej gry. Albo na odwrót, kiedy Nenę dostaje piłkę pod koszem, wtedy ja mogę ruszać się bez piłki i wykańczać akcje dookoła albo zbierać piłki. Dlatego moja rola w tym zespole jest troszkę inna niż była na przykład Phoenix, dlatego mnie przede wszystkim interesują zwycięstwa, potem rozpoznaje się dobrych zawodników. Poniedziałkowe zwycięstwo nad Bulls miało dla Wizards olbrzymie znaczenie. Zespół podniósł się po dwóch kolejnych porażkach, przerywając serię pięciu kolejnych zwycięstw ekipy chicagowskiej. Ponadto w tabeli wschodu oba zespoły zamieniły się miejscami. Wizards wskoczyli na piąte, Bulls spadli na szóste miejsce. Przede wszystkim pokazaliśmy, że po raz kolejny możemy grać z najlepszymi i wygrywać z najlepszymi. A Chicago oczywiście jest teraz mocno osłabione. Ostatnio dużo zmian personalnych mieli, ale nadal jest to bardzo dobra drużyna z bardzo dobrym trenerem i cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy wyjść i w tym takim naszym starym ustawieniu z Nenę na czwórce mogliśmy powalczyć i dowieść to zwycięstwo w sumie do końca. Jest to, miejmy nadzieję, początek naszego takiego budowania tych zwycięstw znowu i miejmy nadzieję, że w końcu przeskoczymy to 500, żeby zacząć być ekipą wygrywającą. Siłą ekipy Waszyngtonu ma być efektywna gra w ofensywie. W poniedziałek zespół Wizards rzucał z 52% skutecznością z gry. Marcin Gortat trafił 3 z 6 oddanych rzutów, zdobywając 7 punktów, dołożył 11 zbiórek, miał 2 bloki i 2 asysty. Nie ukrywamy, że jesteśmy też drużyną, która może zdobyć punkty, jeżeli gramy według naszych schematów, jeżeli gramy agresywnie i każdy z nas, tak jak to się mówi, pokaże się na meczu i chce mu się grać, to możemy naprawdę dużą ilość punktów zdobyć. Mamy bardzo dużo możliwości w ataku i bardzo dużo opcji, dlatego cieszę się, że dzisiaj obwodowi trafiali. Było również troszkę więcej miejsca dla mnie dzięki Nene i dzięki temu, że trafialiśmy z obwodu. John był bardzo dzisiaj agresywny na pick and rollu, wchodził w pole 3 sekund bardzo często, wykańczał akcję, dlatego tak jak powiedziałem, no jesteśmy w stanie naprawdę najlepsze drużyny defensywne rozbić i jeżeli dodamy do tego dobrą zbiórkę i bieganie do kontry, no to naprawdę jesteśmy bardzo groźni.